Ta droga w odkrywaniu swojej tożsamości, polskości była dość długa, też bardzo ciekawa, bo nie wiedzieliśmy do końca, kim jesteśmy. Byliśmy w Kazachstanie, nie mówiliśmy po kazachsku, ten język, który mówiliśmy, to nie był do końca językiem rosyjskim. Więc dlatego zadawaliśmy te pytania też swoim babciom, swoim rodzicom, jak to się stało, żeśmy tutaj w Kazachstanie się pojawiły. Płynęły te odpowiedzi od naszych najstarszych osób, które opowiadali nam, nasze babcie, że żeśmy tutaj nie z własnej woli, tak powiem, znaleźli się w tym Kazachstanie i nasza rodzina, to znaczy mój dziadek akurat jako małe dziecko, 4-letnie, został deportowany w 1936 roku właśnie do tej wsi Krasnodar, które nie było na mapie, które musiało powstać wskutek tej deportacji. Żyliśmy bardzo biednie, naprawdę bardzo, bardzo skromnie. Nie mieliśmy pieniędzy i wszystko, z czego się utrzymali, to było nasze gospodarstwo. Bo rodzice, mimo tego, że pracowali, na przykład mój tata nie dostawał pensji chyba w kolchozie przez 7 lat, tak? No, on musiał zabierać naturalną żywnością, jakiś kawałek konia raz przyniósł do zjedzenia. No, było to takimi rzeczami, albo ziarno, które musieliśmy karmić, na przykład dostaliśmy ziarno w kolchozie i my karmiliśmy nim nasze bydło, które sprzedawaliśmy i z tego mieliśmy gotówkę. Przez 2 lata nie mieliśmy prądu, to dlatego wtedy bardzo blisko myśmy ze sobą byliśmy. My wszyscy przychodziliśmy, pamiętam, do babci, lampa naftowa, jakieś tam gry, rozmowy i przy tym i robienie się tych tradycyjnych potraw do nocy, opowiastki o tym, jak było, co pamiętają. Jeden element, który się powtarzał jako refren w naszej rodzinie, było to, że babcia Emilia, babcia Lipce nasza tak zwana, z niewielu rzeczy, które zebrali z terenu królów, to są jakieś obrazy, rzeczy, poduszki, tam sprzęt, też zebrała na przykład swoje białe rękawiczki, które miała jako dama i które ubierała na jakieś wyjście. Mówię, że właśnie w czasach takiego kryzysu, ciężkiej pracy jej mąż bardzo szybko zmarł, w 1943 roku, więc została wychowywać dwójkę dzieci, właśnie tą babcię Genię, mojego dziadka Ameryka. W godzinach takiego zmartwienia, trudu, to wieczorami wyciągała te białe rękawiczki, ubierała, przyglądała, na swoje strudzone ręce ubierała te rękawice, jakby łączą się może niejako z tym szlachetnym takim korzeniem, który pozostał na Zachodzie. Dla nas największym problemem ludzi z takich miejscowości to jest to, że to wszystko, co jest na świecie, to jest nie dla nas. Jesteśmy tutaj na miejscu, a gdzieś jest wielki świat, który jest zupełnie nieosiągalny, gdzieś są inne państwa i on funkcjonuje gdzieś na przestrzeni telewizji, no teraz internetu. Człowiek, który rodzi się w takiej malutkiej wsi, on może napisać sobie scenariusz. Ukończy szkoły, przyjmie gospodarstwo po swoim ojcu, ożeni się z dziewczyną sąsiedniej wsi. I będzie dalej sadził ziemniaki, hodował bydło. I to ode mnie w jakimś momencie zależy decyzja, czy chcę zrobić krok dalej. Czy chcę poszukać i wrócić do tych korzeni, które na pewno wolałem. Marzeń miałem dużo, dużo, dużo marzyliśmy i te marzenia były czymś, co dodawało duchy i też dawało nam możliwość oderwać się od tego świata, bo marzenia nie mają granic i są skrzydlate generalnie. Więc dlatego myśmy się wznosili pomiędzy swoim bratem i też ja chciałem po prostu podbić świat w swoich marzeniach. Chciałem wyjechać z Krasnodolska, chciałem też poznać siebie, chciałem poznać fajnych ludzi, bo w Kazachstanie ja osobiście miałem taki potężny głód, który nie da się tak prosto zaspokoić. To jest właśnie tego obcowanie z tym pięknem, którego mi wtedy brakowało, ale widziałem, że ono jest. Bardzo marzyłem, bardzo chciałem, żeby mieć jakieś obok jezioro, patrzeć na to i delektować się tym obrazem i pięknem natury, który jest dla mnie ważny. I po prostu Pan Bóg tak poprowadził moje marzenie i błaganie o tym, żeby po prostu pojechać na jezioro w ten sposób, że obecnie mieszkam w Gdańsku i mam morze w zasięgu ręki, mogę podziwiać jego piękna i nawet jeździłem, kiedy burza była, albo jakiś sztorm, żeby zobaczyć, jak one się buntują, albo kiedy jest sztyl i podziwiać tą ciszę i taflę wody. Z obecnej perspektywy ja pewne rzeczy rozumiem, patrząc wstecz, tak? Prosiłem o 1000 razy mniej, a dostałem 1000 razy więcej.
Mój wyjazd z Kazachstanu i też moich rodziców i innych osób z Kazachstanu, które wyjeżdżałem, również jest motywowany, kierowany tym, że, żeby przyszłość dzieci i wnuków była nie taka ciężka, może trochę inna niż tą, którą doznaliśmy my. Bo wiadomo, że już do końca życia będę mówił z akcentem, robił błędy, będę miał taki rozerwany życiorys między dwoma kontynentami, nawet można tak powiedzieć, Azją i Europą, a oni się urodzą u siebie w domu. Ta droga do domu u nas, naszej rodziny zajęła 80 lat, a oni już są.